sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Jacek Prusinowski. Dobry wieczór, bardzo mi miło się z Państwem spotkać w to piękne, wtorkowe popołudnie. Miło mi także w studiu powitać naszych gości, a są nimi znakomici znawcy, jeżeli chodzi o wschód, tego co na wschód od Polski. Witold Jurasz, Onet, dobry wieczór, witam serdecznie. I Zbigniew Parafianowicz, Dziennik Gazeta Prawna, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Mogę jeszcze książki, część przynajmniej panów zarekomendować naszym widzom. Wataha Putina to ostatnia pozycja Witolda Jurasza, Zbigniewa Parafianowicza, Prywatne armie świata ostatnia, czy... Śniadanie pachnie trupem jest ostatnia. To ostatnia książka. Pozycja, no czyli w każdym razie polecamy państwu bardzo znakomici eksperci, a za chwilę się państwo o tym zresztą naocznie przekonają. Od Wołodymyra Zełenskiego chciałem zacząć tę rozmowę, od prezydenta Ukrainy. On miał, mam wrażenie, wszelkie powody ku temu, żeby woda sodowa trochę mu uderzyła, bo no, w końcu cały świat się zachwycał prezydentem Ukrainy. Wszyscy możni tego świata chcieli się z nim spotkać i, no może nie wszyscy, znaczna część, a na pewno zachód i północ, tak umownie powiedzmy, chcieli z nim rozmawiać, chcieli robić sobie z nim zdjęcia, kiedy już mógł Ukrainę opuszczać. To jest trochę taki przypadek, że przelicytował, że poczuł się za mocny prezydent Ukrainy. Pytam także o nasze wzajemne relacje. Witold Jurasz. No to trochę klasyczne pytanie, jak nie zachwyca, jak zachwyca, tak? No ja pozostaję człowiekiem, który głębokim szacunkiem darzy prezydenta Zełenskiego, bo on historyczną rolę odegrał. Ten moment, kiedy nie wyjeżdża z Kijowa, no zawsze pozostanie. Jasne. Częścią jego legendy, ma wielkie zasługi. Ten filmik My Tut. My Tut, no to jest absolutnie doskonałe i należy mu się, wydaje mi się, szacunek, ale oczywiście taki element no, pewnej arogancji, bo to tak by trzeba chyba powiedzieć, zaczął się w pewnym momencie pojawiać i to od dłuższego czasu, to nie jest nic nowego, bo przypominam, no nie mamy nagrania tego, ale wiemy z różnych doniesień, że podnosił głos na prezydenta Bidena. Mamy tą jego wypowiedź skierowaną do sekretarza obrony, byłego już sekretarza obrony Wielkiej Brytanii, Bena Wallace'a, jednego z najbardziej przecież proukraińskich polityków. No mamy wreszcie no co najmniej mało subtelną wypowiedź skierowaną do Polski przy okazji tego konfliktu zbożowego. Tylko czy to jest... No to pan ją bardzo subtelnie opisał, tę wypowiedź. No tak, bo mimo wszystko wydaje mi się, że w relacjach polsko-ukraińskich raczej należałoby uspokajać atmosferę, niż ją jakoś podkręcać i czynić te napięcia większymi. Natomiast pytanie, czy to jest Zełenski, czy to jest Ukraina? No i raczej bym powiedział, że tutaj Zełenski jest bardzo reprezentatywny dla pewnego charakterystycznej cechy ukraińskich polityków. Na Ukrainie Zbyszek zna się lepiej ode mnie, ale ukraińscy politycy to nie są ludzie Zachodu w tym sensie, że oni uważają, że jak im się coś zrobi dobrego, to oznacza, że jakiś dług wdzięczności zaciągnęli, czy jakieś moralne zobowiązanie, jak to inna sprawa, czy to jest zachodnie, czy to jest typowo polskie, to też moglibyśmy... Takie dyplomatyczne na pewno zasada wzajemności. No przynajmniej tak? Jakieś... Nierozerwalnie związane jakieś, z dyplomacją jako no taką. Przynajmniej jednak do jakiegoś punktu, chociaż nie tak daleko posuniętego, jak to się nam Polakom wydaje. Wydaje mi się, że Ukraińcy różnią się oczywiście fundamentalnie od Rosjan umiłowaniem wolności, gotowością do walki o tą wolność na pewno. Natomiast jak chodzi o metodę, to są dość podobni. I bardzo mnie śmieszy, jak kiedy coś takiego się mówi w Polsce, to bardzo często wywołuje to oburzenie tak zwanych ekspertów i specjalistów, którzy patrząc na Ukrainę odnajdują tam ślady pierwszej Rzeczpospolitej, której nie ma od, daj Boże, ponad 250 lat. Za to absolutnie w ich opinii nie może tam być nic sowieckiego. Mimo, że to się skończyło 30 lat temu. No nie. Ukraińska dyplomacja jest, no wprost wywodzi się z sowieckiej szkoły.
Czyli postępuje brutalnie. No i prezydent Zełenski postępuje tak, jak Ukraina nas przyzwyczaiła. Jak ktoś jest zdziwiony w Polsce, no to znaczy, że nie odrobił pracy domowej. Niestety pan prezydent Duda na przykład pracy domowej najwyraźniej nie odrobił. Pan premier Morawiecki najwyraźniej pracy domowej również nie odrobił. I większość komentatorów, którzy dzisiaj są bardzo zdziwieni, też pracy domowej nie odrobili. To jeszcze do prezydenta, premiera, do rządzących, ale też opozycji przejdziemy. Zbigniew Parafianowicz, pytanie na początku o rolę Wołodymyra Zełenskiego w tym ewidentnym pogorszeniu naszych relacji. Czy to jest tak, że on na pewno uległ tej iluzji stania się Mahatmą Gandhim, takim kimś wielkim, kto wszedł do pierwszej ligi światowych przywódców. Zresztą tak się stało. On jest w lidze Mandeli, Wałęsy, jest już kimś, kto jest symbolem. Tak, jest postacią historyczną. To w ogóle nie ulega kwestii. Natomiast jest to właśnie pewna taka, pewien taki odlot, który wynika z roli, którą pełni, ale z drugiej strony widać tam pewną kalkulację i wyrachowanie. On Zełenski bardzo dobrze wykorzystuje tą swoją pozycję w Mahatmy. Czyli kontrolowany odlot. Tak, tak, tak. To jest bardzo wyraźne. On eskaluje, cofa się. Tam, gdzie trzeba, potrafi być ironiczny, stosuje tą metodę w takich, jakby powiedzieli hip-hopowcy, disów w stosunku do swoich przeciwników w sposób bardzo taki skalowany. To nie jest jakieś takie zupełnie nieracjonalne. To nie są wybuchy. To oczywiście budzi frustrację po drugiej stronie. No, pierwszą osobą, która tą frustrację głośno sformułowała, był właśnie Biden. To CNN w ubiegłym roku latem pisał o tym, że poprosił go uprzejmie, aby był bardziej wdzięczny za to, co od Amerykanów otrzymuje. W stosunku do Bidena oczywiście Zełenski na daleko idące takie inkrusje osobiste nie może sobie pozwolić, ale w stosunku do Polaków już tak. No, jeżeli może zrobić Wallace'owi przykrość podczas szczytu NATO w Wilnie. Wallace'owi, ministrowi, który dostarczył Ukraińcom pociski manewrujące Storm Shadow, które decydują o postępach w tej kontrofensywie na południu, no to dlaczego nie może zrobić Dudzie? Bo chyba Brytyjczycy są drudzy po Stanach Zjednoczonych, prawda? Tak, jeżeli tak, chodzi o tak. I oczekiwanie tego, że Zełenski potraktuje Dudę czy Morawieckiego w sposób wyjątkowy, było ekstremalnie naiwne. Mm-hmm. W ukraińskiej polityce jest też taka zasada, którą opisuję w książce razem z Michałem Potockim, w książce Janukowyczu. Opisujemy zasadę kidać łocha, czyli porzucać frajera. No, Polska do pewnego stopnia stała się takim frajerem. Wszystko, co mogliśmy przekazać w wymiarze wojskowym, przekazaliśmy. Dozbroiliśmy siły lądowe ukraińskie, bo to była nasza specjalizacja. Czołgi. Aż tak nawet chyba na granicy tego, co mogliśmy przekazać, tak. Bo niektórzy twierdzą, że więcej niż mogliśmy przekazać. Tak. Ja nie uważam, że to był błąd co do zasady. No właśnie, chciałem zapytać, czy to było racjonalne mimo wszystko, czy wzmacniając ukraiński potencjał, osłabiając rosyjski, czy my w tym wszystkim, gdzieś odkładając na bok trochę emocje i te wszystkie słowa o przyjaźni i tak dalej, to czy i tak nasza pomoc i to, co zrobiliśmy dla Ukrainy, było racjonalne, potrzebne i z wiedzą dzisiejszą o zachowaniu prezydenta Ukrainy i innych czołowych polityków tego kraju, czy i tak nie powinniśmy zrobić tego samego? To może Witold Jurasz teraz. Panowie powiedzieli, że Wielka Brytania była druga po Stanach Zjednoczonych, chodzi o skalę udzielonej pomocy. W sensie jej wartości tak. Ale do PKB to my byliśmy pierwsi. Ale do PKB i do tego, co posiadaliśmy w naszych zapasach, to my jesteśmy na pierwszym miejscu. Przy okazji z tym wyliczeniem wartości T-72 jest pewien problem, bo wartość rynkowa może i jest niewielka, a wartość na polu bitwy jest znacznie większa niż to wyliczenie, bo się okaże, prawda, że Amerykanie dostarczą 20 Abramsów, czy tam, przepraszam, 32 chyba, i to jest więcej warte niż 320 czy 350 czołgów, które myśmy dostarczyli. No tak. Czy to było racjonalne? Mi się wydaje, że mimo wszystko tak, bo po prostu w naszym fundamentalnym interesie było to, żeby Ukraina nie przegrała tej wojny.
Natomiast czy należało to robić w taki sposób, w którym się żadnych warunków nie stawiało, w którym się żadnych oczekiwań nie wyrażało? Oczywiście nie w taki prymitywny sposób, bo ilekroć to się mówi, to się odzywają tak zwani giedroyciowcy, do których jest mi od razu, mówię, bliżej niż do narodowców, którzy by najchętniej Ukrainy nie wspierali. No ale po tej stronie giedroyciowskiej natomiast się pojawia taki, no przecież to jasne, no to co, mieliśmy tak prymitywnie powiedzieć, wy przeprosicie za Wołynię, a my wam damy czołgi. Nie, oczywiście tego się tak prymitywny sposób nie robi. Ale pamiętam dyskusję tutaj niedaleko w Polsacie z jedną z od lat czołowych ekspertek od wschodu, która kiedy komentowałem uroczystości z okazji 80-lecia. To była dyskusja z Bogumiłą Berdychowską. Komentowaliśmy 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. No i przypomnijmy... Czyli w tym roku oczywiście. Tak, przypomnijmy, prezydent Zełenski wychodzi ze mszy wspólnej z prezydentem Dudą w połowie mszy i nie pada słowo przepraszam. Na Twitterze pojawia się tweet mówiący, że w zasadzie jest symetria win. No i oczywiście pojawił się ten tradycyjny argument, że to nie jest ten czas, jak wojny nie było. Ofiary Wołynia też jeszcze. Tak, ofiary Wołynia nie wiadomo czyje, tak naprawdę, że jakiś Wołyń, tak. Prawda. No i oczywiście pojawiły się dwa argumenty. Pierwszy, że to nie jest ten czas, tylko ja pamiętam, bo jest wojna. Jak nie było wojny, to słyszałem, że to też nie jest ten czas i od 30 paru lat nigdy nie był ten czas. I że jeżeli my będziemy stawiać tą sprawę nie na ostrzu noża, bo ja nigdy za tym nie byłem, ale jakoś bardziej asertywnie, no to wtedy nic nie ugramy. A ja na to odpowiedziałem nie. Właśnie dlatego, że w ogóle tej sprawy nie stawiamy, to nic nie ugramy. Dlatego, że Ukraińcy to rozumieją jako słabość, a nie jako gest dobrej woli. Mówiąc krótko, niektórym naszym ekspertom pomyliła się Szwecja, Dania i Skandynawia z Ukrainą. To jest trochę inny mindset. Jeszcze Zbigniew Parafianowicz. Nawiążę do tej zasady porzucać frajera. Ona jest bardzo istotna, bo to jest w pewnym sensie klucz dla zrozumienia polityki na Ukrainie, ale też szerzej w państwach byłego ZSRR. Ale to Polska, tak, proszę jeszcze tylko wejdę w słowo, Polska, znaczy nie Polska, tylko Ukraina potraktowała Polskę jak frajera? Znaczy, tak? Frajerem w polityce może być każdy, ukraińskiej czy w postsowieckiej. Może być przyjaciel, wróg, osoba obojętna. To nie ma znaczenia. To jest po prostu pojęcie takie, no, funkcjonalne, na użytek opisu. Przestaniesz być potrzebny, jesteś frajerem. Jest, tak. Ja tylko przypomnę, że Jermak, który jest w zasadzie głównym architektem pewnych działań w otoczeniu Zełenskiego, to jest człowiek, który pochodzi z otoczenia Partii Regionów, z czasów Wiktora Janukowycza, czyli człowiek, który tą zasadę zna doskonale, bo w czasach Janukowycza ta zasada została w zasadzie doprowadzona do perfekcji. Także rzeczywiście byliśmy do pewnego stopnia naiwni, zapominając o tym, że ta zasada funkcjonuje. Natomiast dodam do tego, co powiedział Witek, że no zdecydowanie przyczyną pewnych porażek jest niemanifestowanie oczekiwań w relacjach z Ukraińcami. I to jest no, konsekwentne od wielu lat zachowanie strony polskiej. Na przykład weźmy sprawę przewodową. Okay. Ziobro wyciąga tą sprawę, spinuje do mediów kwestie dotyczące śledztwa. W zasadzie prawie roku od tragedii w Przewodowie. Ja nie przypominam sobie, żeby po tragedii w Przewodowie ktoś ze strony polskiej zgłosił kwestię odszkodowań dla rodzin ze strony władz ukraińskich. Ja nie przypominam sobie też słowa przepraszam. Tak, zginęli. Jeżeli chodzi o władze Ukrainy, prawda? Nie padło Polski. Takie słowo nawet. Jeżeli nie dbamy o interes ofiar, oczywiście wypadku, prawda? Ale mimo wszystko zginęli polscy obywatele. To wymaga jakiejś reakcji, wymaga stanowiska. My tego nie zgłosiliśmy. Jeżeli w tak fundamentalnej sprawie puszczamy, to druga strona odbiera to jako słabość, jako jednoznaczną słabość, jako frajerstwo. To jeszcze panu zadam to pytanie o to, co daliśmy Ukrainie w ostatnich kilkunastu miesiącach. Czy właśnie nawet przez pryzmat tego frajerstwa i tak było warto? Oczywiście, że tak. To jest, ja też zgadzam się z Witkiem, wiele razy o tym rozmawialiśmy, że nie ma w takiej sytuacji nie można tworzyć prostej transakcyjności, prymitywnej, takiej jednoznacznej, bo ona jest kontrproduktywna. Buduje się fundament.
fundusz hedgingowy, w którym jest po prostu wmontowany pewien mechanizm, za pomocą którego otrzymuje się wdzięczność. Wdzięczność, nie, no to jest złe słowo w polityce międzynarodowej, w stosunkach międzynarodowych. Korzyści, nie ma pojęcia. Korzyści, swoje korzyści. Dokładnie, załatwia się swoje interesy. No tego nie zrobiliśmy, ale czy mogliśmy to zrobić 24, 5 lutego, czy później w marcu? Nie. My byliśmy świadkami wydarzeń, które mogły doprowadzić do upadku Ukrainy jako państwa i do sytuacji, w której czołgi T-72 w wersji BM stacjonowałyby przy naszej wschodniej granicy. Ale kiedy Rosja już wycofała się z centralnej Ukrainy, należało to chyba można było zrewidować jakoś podejście. Inaczej, tak, znaczy inaczej to skalować. Kwiecień, tak? Tak, inaczej tą pomoc skalować. Natomiast co do zasady, zabijanie żołnierzy rosyjskich za pomocą polskiego sprzętu, czy też sprzętu, który Polska wylobbowała dla Ukrainy na jest Zachodzie. Jest słuszne i zbawienne. Tak. Używanie tego sprzętu z załogami ukraińskimi jest najlepszym sposobem, najbardziej efektywnym sposobem osiągania interesów narodowych Polski w dziedzinie bezpieczeństwa. Niszczenie rosyjskiego Rosjan, potencjału bez przelewania polskiej krwi. Tak. Im więcej Rosjan Ukraińcy na polskim sprzęcie zabijają na wschodzie i południu Ukrainy, tym dla Polski lepiej, tym Rosja jest słabsza, tym my jesteśmy bezpieczniejsi. To jeżeli można, to jeszcze są dwa elementy tej całej sytuacji. Pierwszy element jest taki, i to niestety nie dotyczy tylko Ukrainy, mianowicie gdzie jest polskie lobby w Kijowie? To znaczy, mówiąc krótko, komentatorzy, eksperci, politolodzy, doradcy, którzy przewinęli się przez polskie stypendia, które oczywiście są całkowicie niezależne i nie mają w ogóle nic wspólnego z żadną tam bronią. Przepraszam, wejdę ci w zdanie. Taras Kaczka, główny taki hejter w sprawach zbożowych, to jest absolwent, tak, studium Europy Wschodniej. Warszawskie, Uniwersytetu Warszawskiego. No, kiepskie doświadczenia. No, więc najwyraźniej tej roli nie pełni. No ja nie chcę powiedzieć, że w ogóle takich projektów nie ma. Bo, a to przede wszystkim chodzi o perspektywę odbudowy Ukrainy? Nie, chodzi o to, że od lat jest tak, że bardzo wielu Polaków staje się rzecznikami spraw ukraińskich w Polsce, niemieckich w Polsce, dowolnych w Polsce. Natomiast w drugą stronę jakoś tego nie umiemy robić. Nie wiem, może mamy opory moralne, bo to jakieś takie brzydkie metody. Więc może warto by się uczyć od naszych sąsiadów. Ja zresztą mogę podzielić się pewną historią, tylko proszę wybaczyć, ja nazwiska pominę, ale 2000, i to był, nie pamiętam, albo 15 albo 16 roku, uczestniczyłem w takim spotkaniu z jednym z ministrów rządu ukraińskiego, który po jakiejś tam mojej wypowiedzi w czasie kolacji spytał mnie, czy mogę mu napisać analityczną zapisku, czyli notatkę analityczną. I na moje pytanie, czy to tak pro publico bono, uśmiechnął się i powiedział, no nie, no to zapłacimy przez uniwersytet, jak zawsze. No więc odpowiedziałem, to u was werbunkiem to się zajmuje nawet minister. No i tutaj usłyszałem, przecież wszyscy jesteśmy zawodowcami. No i tam wymiana zdań poszła dalej, notatki nie sporządziłem, ale to jest jakby jeden element, tak? I jest drugi element. Jakiego tematu by pan mnie dzisiaj nie dotknął? No nie wiem, Zielona granica, o, film Agnieszki Holland. Więc są dwie szkoły myślenia w Polsce. Film jest wspaniały, cudowny, najwspanialszy lub też fatalny, niedobry, antypolski. Zbrojenia. Wspaniałe, cudowne, najlepsze, wszystko źle, do niczego i tak po kolei. Otóż na temat Ukrainy dokładnie tak samo wyglądała dyskusja. Albo były środowiska antyukraińskie, one trochę przycichły po 24 lutego, no ale generalnie im się po prostu pamięć o Wołyniu z byciem prorosyjskim i antyukraińskim pomyliła. I środowiska po tej drugiej stronie, do których oczywiście było mi bliżej, które po prostu, którym się z kolei pomyliło uwielbienie dla Ukrainy ze wspieraniem Ukrainy. I to jest nasz fundamentalny problem, że my się zachowujemy jak rozhisteryzowany nastolatek, a nie jak poważne państwo. No i no nie da się po prostu robić polityki zagranicznej w państwie, które jest rozhisteryzowane. A to mam wrażenie, że zdarzało się też tak, że do tej pierwszej szufladki, o której pan mówił, tej no, wołyńskiej, nazwijmy ją, takiej rewizjonistycznej, antyukraińskiej, o tak, często wpychano wszystkich, którzy
jakąkolwiek wątpliwość mieli, jeżeli chodzi o skalę pomocy, jeżeli chodzi o... Tak, to było pojęcie o nucy, tak? Jakby, tak, no, prawa uchodźców w Polsce, przywileje i tak dalej. I też tu jest spora wina mediów. Pamiętam zachowanie dziennikarzy w Sejmie, które wydawało mi się średnio racjonalne. Akurat mnie wtedy w Sejmie nie było, kiedy Konfederacja, która, no jasne, są tam też politycy, których możemy nazwać antyrosyjskimi, ale część rzeczy, które o relacjach polsko-ukraińskich mówiła Konfederacja, okazało się że po wielu miesiącach, że to nie były takie zupełnie przestrzelone jakby... No to jest, chociażby. Gdyby im nie towarzyszyły wypowiedzi Grzegorza Brauna... Okej, no tak, ale dziennikarze odwracający się od polityków, którzy mówili, że trzeba ograniczyć pomoc dla uchodźców. Dzisiaj Donald Tusk wychodzi i mówi, że nie, Polacy muszą czuć, że inna jest pomoc dla Polaków, inna dla uchodźców. Zbigniew Parafianowicz. No to jest naprawdę lekcja. Niestety obawiam się, że i tak nie wyciągniemy wniosków z tego, bo mieliśmy doświadczenia po Majdanie w 2004 roku, po pomarańczowej rewolucji, po 2014, teraz jest wojna, ale rzeczywiście to jest pułapka, jeżeli dystrybuuje się prestiż społeczny poprzez manifestowanie swojej postawy proukraińskiej i jakby pokazywanie, że ona jest w wysokim stężeniu. To jest nieracjonalne, bo polityka, te stosunki dwustronne, one są bogate w odcienie szarości. To jest układanka, w której wiele elementów, nie pasuje do siebie i układanka, którą trzeba przeanalizować, zinterpretować i w odpowiedni sposób rozegrać. No, kwestia zboża jest czym innym niż kwestia polityki bezpieczeństwa. Kwestia, wczoraj informacja w wiadomościach o tym, że Francja z Niemcami dogadały się z Zełenskim, żeby obalić polski rząd. Przecież to jest jakiś absurd kompletny. To jest niedorzeczne. Niby na jakiej zasadzie, że Polska pozbawi się prawa głosu w decyzji o akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, czy Rumunia, czy Węgry, które są sceptyczne wobec tej akcesji. To jest znowu, wpadamy w drugą skrajność. Zełenski współpracuje z Niemcami, bo z jego perspektywy to jest racjonalne. Zełenski obserwuje rzeczywistość. Widzi, że Karabach został właśnie wzięty przez Azerów i widzi, że rodzi się nowy styl rozwiązywania zamrożonych konfliktów, w których on może być stratny. Przy takim rozwiązaniu, przy targu dużych państw o terytoria takie jak Karabach, czy Zaporoże, czy Donbas. W związku z tym buduje sobie pewną polisę ubezpieczeniową, oczywiście naszym kosztem, żeby była jasność. Kosztem Polski i kosztem stosunków z PiS-em. Polisę ubezpieczeniową w relacjach z Niemcami. Relacjach z Niemcami, które w gruncie rzeczy w polityce ukraińskiej w tym momencie grają w wymiarze politycznym, tak samo jak Stany Zjednoczone. Jasne. Przecież to były państwa, które reprezentowały to samo stanowisko w Wilnie. O sądzie do naszych słuchaczy i widzów pytamy, czy Niemcy odpowiadają za kryzys w relacjach Polski i Ukrainy i o to samo panów zapytam. Jeżeli tak, to w jakim stopniu Niemcy odpowiadają, na ile tu jest rola Berlina istotna w relacjach Kijów-Warszawa? Witold Jurasz. Ja tylko chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę, znaczy to, że Ukraińcy zrobili zwrot w kierunku Niemiec, no to wiemy i widzimy i ten moment, kiedy prezydent Zełenski w czasie wystąpienia w ONZ mówi o stałym miejscu w Radzie Bezpieczeństwa. Obiecuje inflanty. Tak, to jest już jakby ukoronowanie tego. Ważnym elementem światowego systemu bezpieczeństwa. Tak. Niemcy, które półtora roku temu niemal powszechnie w Polsce byliśmy przekonani, że to ich polityka w dużej mierze doprowadziła do tego, że mnie na tym tle, umożliwiła, powiedzmy. Mnie na tym tle, szczerze powiedziawszy, dwie rzeczy śmieszą. Znaczy śmieszy mnie polska scena polityczna, gdzie PiS nie może przyznać publicznie, że przegrał Ukrainę na rzecz Niemców, bo tak długo przekonywał opinię publiczną, że Niemcy to już mają, przepraszam za potoczność, przechlapane w Ukrainie, że teraz z kim, ale z Niemcami w Ukrainie PiS przegrać nie może, więc nie może o tym mówić. Z kolei strona liberalna, co do zasady rozsądniejsza, przynajmniej w retoryce, czy w formie tak, a czy w treści to różnie bywa, no ale ten hejt antyniemiecki, pisowski przekroczył jakby pewne granice, no ale z kolei strona liberalna nie jest gotowa nigdy przyznać, że Niemcy coś robią, co jest niezgodnego z naszymi interesami, w związku z tym dzisiaj też nie mogą tego nazwać, no bo musieliby przyznać, że jednak nie zawsze Niemcy są takie fajne, jak się wydaje, no ale też nie ukrywam, że bardzo mnie śmieszą polscy analitycy. Ja przeczytałem wypowiedź byłego szefa Ośrodka Studiów Wschodnich Adama Eberharda, który powiedział, że to zaostrzenie relacji wynika z tego, że
Ukraińcy to mają kiepską analitykę i oni po prostu nie rozumieją, co się w Polsce dzieje, za to my mamy świetną analitykę. Jak rozumiem, ta świetna analityka uprzedzała rządzących, że się Niemcy z Ukraińcami dogadują, tyle że mówiliśmy o T-72, no więc tu mi czołg jadzie. No to jest tak, przepraszam że... za... W poniedziałkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej napisałem tekst o tym, jak Ukraińcy w zasadzie już na wczesnym etapie wojny, jak Ukraina, szczególnie Jermak, który jest głównym architektem pewnych poczynań prezydenta Zełenskiego, postrzegał Niemcy. I oni w relacjach z Polską używali pod adresem Niemiec określenia towarzysz Plotner. Kurt Plotner to jest lekarz, był oficer SS, który pracował nad Serum Prawdy, realizował różne eksperymenty naukowe na więźniach obozu koncentracyjnego w Dachau, a potem został przewerbowany przez Amerykanów na rzecz... pracował po prostu na rzecz Zachodu. I Ukraińcy od początku postrzegali Niemcy jako państwo i obiekt, które należy cisnąć, a potem czerpać korzyści z tego docisku. Tylko polska strona źle to zinterpretowała. To mówienie, że no, na pewno uważają ich za nazioli, potomków nazioli, się nie dogadają. Mają tak już zepsutą opinię w Kijowie, że nic z tego nie wyjdzie. A prawda jest taka, że oni na wczesnym etapie postrzegali to jako grę. Jako grę z Niemcami, z których trzeba będzie czerpać korzyści. Jako coś tymczasowego, że Niemcy zmienią to stanowisko. I też Niemcy na pewno skorzystały z okazji, żeby wbić klin pomiędzy Polskę i Ukrainę, no bo przesunięcie tego ciężaru geopolitycznego właśnie na Ukrainę, do Polski, do Europy Środkowej, z punktu widzenia tej dystrybucji władzy w Europie dla Niemiec jest niekorzystne. Dlatego każda okazja jest dobra, żeby ten trend powstrzymać. Natomiast popełniliśmy duży błąd, nie doceniając aktywności niemieckiej dyplomacji na kierunku wschodnim, myśląc, że mamy jakąś wyjątkową kompetencję w rozumieniu Ukrainy, zapomnieliśmy o tym, że tą zmianą w stosunku do Ukrainy kieruje Steinmeier, który jest architektem od wielu lat polityki wschodniej Niemiec. Polityki, która z naszej perspektywy zakończyła się bankructwem, ale z perspektywy Niemiec niekoniecznie. Niemcy przez lata korzystały z taniego gazu i tym samym obniżały sobie koszt wytworzenia PKB, korzystając z gazu rosyjskiego. Teraz dokonały wolty i będą korzystały na poprawionych relacjach z Ukrainą kosztem Polski. Kto wie, czy kiedyś po prostu nie rozegrają Ukrainy w stosunku do Rosji, do jakiegoś nowego otwarcia w stosunkach z Moskwą, z Kremlem. To jest naturalne. Tak działa polityka. W polityce nie ma pojęcia przyjaźni, wdzięczności, uczciwości, uczuć. No to jest, polityka jest grą interesów, a nie relacją, w której mówi się o sentymentach. I jeszcze jeden to element, którego nie zauważyliśmy. Nie zauważyliśmy coraz większego zbliżenia, jak chodzi o patrzenie na wojnę pomiędzy Waszyngtonem a Berlinem. My cały czas żyjemy w tym paradygmacie, że niby tam jakiś wielki spór, a już nawet pod koniec Trumpa byli dogadani, tylko Trump wybory przegrał. Wydaje mi się, że od dłuższego czasu bardzo wyraźnie widać, że my mamy zupełnie inną wizję zakończenia tej wojny niż Amerykanie. Znaczy Amerykanie chcą tą wojnę zakończyć tak, żeby nie doszło do trzeciej wojny ukraińsko-rosyjskiej. My chcemy, żeby ta wojna zakończyła się tak, żeby Ukraina odzyskała wszystkie terytoria. I tu są przed wyborami chcą Amerykanie zakończyć? Nie, chcieć to nie mogą, no jeszcze muszą być warunki, zresztą nie sądzę, żeby byli w stanie, bo sądzę, że jednak Rosjanie będą liczyli na to, że wróci Trump i że wtedy być może dogadają się na lepszych warunkach. Wydaje mi się, że my cały czas żyjemy w jakimś takim naiwnym przekonaniu, że nasze moralne racje mają jakieś znaczenie, że one coś ważą na świecie. One nic nie ważą. Nic kompletnie nie ważą. I w ogóle, prawdę powiedziawszy, patrząc na tą, no nie chcę używać za mocnych słów, na tą przykrą ewolucję relacji. Powiedziałbym w ten sposób, że może naprawdę by trzeba trochę mniej Mickiewicza, trochę mniej Słowackiego. A trochę więcej Stanisława Mackiewicza, prawda? Do opisów tego, jak Polacy próbowali przekonywać. I Norwida, i Żeromskiego, tak? Oczywiście historycznie jeden do jednego. Polacy tak jakby próbowali przekonywać marszałka Petain, że popełnił błąd, dogadując się z Niemcami. No to jest... I tutaj PiS jest bardzo podobny do Platformy Obywatelskiej. Ja w ogóle mam takie wrażenie zupełnie szczerze, że
jedynymi, którzy tak brutalnie potrafią rozumieć politykę zagraniczną, to są tak zwani postkomuniści. Ale może dlatego, że oni wywodzą się z tego nieprawego łoża, prawda? Bo ja też nie chcę, prawda, bronić tego początku. Może dam Leszek Miller, były premier, piszący o tym, no, że może nie. By tak jakiś nie. Remont, jeżeli no nie, chodzi no to, o... Ale Kwaśniewski zapewnił Ukraińcom w Juszczence zwycięstwo w pomarańczowej rewolucji. Przecież według jego działania. Leszek Miller... Leszek Millera to jest dobry przykład? Nie, to nie jest dobry przykład, myślę, że Leszek Miller poszedł zdecydowanie za daleko, bo sugerowanie remontu pasa startowego w Jasionce jest po prostu niemądre. Dlatego, że to nie jest metoda rozwiązania czegokolwiek. Poza wszystkim powiedziałbym, że pan premier Miller troszkę przesadza z niepodległością Polski. No znowu aż tak niepodlegli nie jesteśmy, żeby Jasionkę zamknąć, bo przyjdą Amerykanie, tupną nogą i zmienimy zdanie. Tak. Przypomnę, że stacjonują tam żołnierze zrodzeni w powietrzu z 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej Amerykańskiej. I powiedzą nam, gdzie jest nasze miejsce. To by była kompromitacja, rzeczywiście jeszcze większa. Nie, no więc tak, to nie... Walutą nie należy, nie to, należy to, to, grać. To nie była szczęśliwa wypowiedź. Ale to panowie, to w takim razie jaka powinna być nauka z tego wszystkiego, co się wydarzyło, szczególnie w ostatnich tygodniach i z kim teraz powinniśmy najbliżej trzymać, na którą stolicę się orientować, co by było teraz najsensowniejszą z perspektywy Warszawy grą, czy jeżeli chodzi o relacje z Kijowem, to jest tylko zakręt taki, z którego wyjdziemy, czy to jest już coś, nie wiem, jakaś ułuda, w której żyliśmy przez kilkanaście miesięcy, która z rzeczywistością nie miała związku? Myślę, że to nie jest ułuda, nie są ułudą relacje międzyludzkie, które zostały nawiązane. Nie są ułudą przyjaźń między prezydentem Andrzejem Dudą i prezydentem Zełenskim. To już może jest troszkę legendarna ułudą, przyjaźń. Tak? Ale to, codzienne telefony. To poznanie się wzajemne narodów to jest coś istotnego i coś, co pozostanie, bo to jest taki niedoceniany element, ale często jest być może nawet kluczowy. Mhm. Natomiast panie redaktorze, ja jutro jadę na takie forum ekonomiczne w Radomsku i biorę udział w panelu o odbudowie Ukrainy. I panel jest zatytułowany, czy Ukraina będzie polskim Eldorado. No więc to będzie bardzo krótki panel, bo powiem, że nie i podziękuję. Ja mogę dodać tylko, że w piątek skończył się panel w Poznaniu dotyczący odbudowy Ukrainy. Niestety nie było tam istotnych postaci z Ukrainy. Nie było ich dlatego, że Zełenski nie wypuszcza po prostu deputowanych urzędników, ministrów do Polski. Robi to częściowo z tego powodu, że chce okazać nam tutaj swoją wyższość w tej relacji. A poza tym, jak rozumiem, też obawia się tego, że Polacy zaczną budować alternatywne kontakty ze sceną polityczną ukraińską. Ona jest podzielona i to jest perspektywiczne. W sensie, że Zełenski nie jest już taki silny, jak był rok temu. Jest wzajemnoznaczenia, jest takie wyrażenie. Tak, ale wiesz, jakby nikt nie wejdzie w dyskusję z Polakami, z polskimi politykami na terenie Ukrainy o tym, co zrobić, żeby osłabić Zełenskiego, prawda? To jest w ogóle mało realny pomysł, ale z drugiej strony Zełenski będzie musiał przeprowadzić wybory. Wybory w swoim kraju, w którym nie weźmie udziału najprawdopodobniej co najmniej 8 milionów Ukraińców. Ale będzie musiał je przeprowadzić? One się odbędą w takich warunkach wojennych? To jest pytanie otwarte. On daje bardzo sprzeczne sygnały na ten temat. Raz mówi, że to jest absurdalny pomysł i nie należy tego robić. Raz mówi, że trzeba to wykonać. Jeżeli tych wyborów nie przeprowadzi, należy się spodziewać tego, że ktoś na Zachodzie zada pytanie, jak upodmiotowić opozycję ukraińską, która musi patrzeć władzy na ręce. Mówi się o pomyśle stworzenia instytucji kontrasygnaty, czyli oddania stanowiska premiera dla opozycji, stanowiska premiera, który będzie po prostu przeciwwagą. Znany model, wasz prezydent, nasz premier. Tak. I to rodzi pewne możliwości. Ja wątpię w to, czy polskie elity polityczne są zdolne do tego, żeby w takiej grze wziąć udział. To jest moim zdaniem mało realne. Ale dlatego, że nie znają tych relacji, nie mają zmapowanych tych wszystkich procesów, które teraz się dzieją na Ukrainie. Nie wiedzą po prostu, jak tam się poruszasz. Przede wszystkim dlatego, że te
kontakty są bardzo rachityczne. My lubimy pławić się w tym poczuciu tego, że jesteśmy specjalistami od polityki wschodniej, specami od Ukrainy, Białorusi, od Rosji, no ale te kontakty no, są jakie są. To jest to mówienie o tym, że Niemcy nie są tutaj, nie orientują się, bo tu nie ma bliskości językowej, to jest bzdura. Niemcy są państwem biznesu. To jest jedna wielka izba handlowa, która doskonale dogada się z oligarchami, którzy rządzą Ukrainą. Ale to może konkretnie. W momencie, w którym prezydent Zełenski kandydował, polska dyplomacja poparła Julię Tymoszenko. Kiedy Tymoszenka nie weszła do drugiej tury, polska dyplomacja utrzymywała kontakty z Julią Tymoszenko, a nie z Poroszenko i nie z Zełenskim, mimo że oni w drugiej turze byli, a jej nie było. To myśmy jeszcze ostentacyjnie ją popierali, mimo że ona przegrała. No to można też Stany Zjednoczone przypomnieć, to kiedy tak pogratulowaliśmy Joe Bidenowi. Tak, no pan prezydent Duda to... Ale nie był pamiętliwy na szczęście. Myślę, że jest pamiętliwy. Ale myślę, że pan prezydent Duda powinien się zastanowić, czy Krzysztof Szczerski to był taki genialny doradca, bo on mu ściągnął wszystkich tych wybitnych doradców w sprawie Ukrainy. Co teraz robimy? Teraz dla odmiany wszystko na Zełenskiego. Uwielbiamy Zełenskiego i w ogóle nie utrzymujemy kontaktów z nikim poza Zełenskim. Jak się na miejsce Zełenskiego pojawi Załużny, będziemy utrzymywać kontakty wyłącznie z Załużnym i nie będziemy utrzymywać kontaktu z nikim poza Załużnym, bo Poroszenko, którego żeśmy uwielbiali, to dzisiaj w konkurencyjnym jest taki w mediach zły zwyczaj, że się nie wymienia nazw konkurencyjnych. No więc ja jestem z Onetu, w wirtualnej Polsce pojawia się dzisiaj informacja, że prezydent Poroszenko usiłował dotrzeć do kierownictwa PiSu z pewnymi ostrzeżeniami dotyczącymi tych relacji, tylko nikt nie chciał z nim rozmawiać. Ten sam Poroszenko, z którym dla odmiany rozmawialiśmy w momencie, kiedy już nawet wiedzieliśmy, że wybory przegra. No przecież to jest kompletna paranoja. I ten sam Poroszenko, który w zasadzie powtórzył w takiej wersji minimum manewr Zełenskiego, bo po Majdanie w 2014 roku, gdy Polska zabiegała o wysłanie do Kijowa swojego ministra, była taka moda w ukraińskiej polityce, że obcokrajowcy pełnili stanowiska ministerialne. I Poroszenko oczywiście był otwarty na ten pomysł polskiego kandydata, rozmawiał właśnie z Krzysztofem Szczerskim, z Pałacem Prezydenckim, po czym zaproponował, żeby premierem w jego kraju był Leszek Miller, czyli zagrał na opozycję. Balcerowicz, przepraszam, dokładnie tak. Zagrał na Balcerowicza, czyli totalnie zagrał na opozycję i pokazał środkowy palec PiSowi. Także to jest też no, sytuacja, w której no, nie wyciągamy z tego wniosków. Nie ma pamięci instytucjonalnej, która by kazała przyjąć taką perspektywę, że trzeba być ostrożnym w relacjach z politykami ukraińskimi. Także jeszcze raz gratulacje dla prezydenta Dudy. Ma pan świetnych doradców. To jest, no niestety, ja mam wrażenie, że nawet z tego kryzysu nie wyciągniemy długofalowych wniosków i nie będzie takiej refleksji na temat tego, co z tym robić. To jest takie miotanie się, no teraz jest właśnie wchodzi... To, że kampania u nas teraz finiszuje właśnie i trochę też z tego powodu to też, polityka jest taka bardziej rozdygotana i gdzieś tam jedna i druga strona, te wiodące strony chcą gdzieś załapać się na społeczeństwo. Takie ukraino-sceptyczne, powiedzmy, nastroje, to nie ma też związku? To na pewno tak i wydaje mi się, że no, na przykład wypowiedź premiera Morawieckiego była no, mocno nieszczęśliwa, dlatego że ta wypowiedź o tym, że my przestajemy zbroić Ukrainę, bo ona po prostu została podchwycona. Ja na przykład występowałem, dość regularnie występuję w mediach arabskojęzycznych, tłumacząc, że Polska nadal wspiera Ukrainę. No jak pan premier gdzieś występuje, to powinien jednak no jakoś tak... Może byłoby dobrze, żeby po prostu, żeby jego słowa nie wyprzedzały jego myśli, bo... Że rząd cały był to bardzo zaskoczony. Rozmawiałem z politykami Prawa i Sprawiedliwości, tymi także, którzy są w rządzie i mówili, że nie bardzo wiedzieli. Ale ja państwu opowiem jeszcze jedną sytuację. Otóż uczestniczyłem w spotkaniu z grupą amerykańskich polityków w zeszłym tygodniu, którzy byli po spotkaniu z jednej strony z rządzącymi, którzy im powiedzieli, że my teraz to tak twardo z tymi Ukraińcami i nie za bardzo im wytłumaczyli, że my od paru miesięcy już nie mamy czego dostarczać. A potem dla odmiany spotkali się z politykiem opozycji, który im tłumaczył, że ci rządzący to są rosyjską agenturą i dlatego nie dostarczamy, mimo że doskonale rozumieli, że po prostu nie ma czego dostarczać.
aż w końcu trochę wstrząśnięci tymi dwoma komunikatami poszli do własnej ambasady, czyli amerykańskiej. Tam się dowiedzieli, że nie należy zwracać zbytniej uwagi na to, co mówi w Polsce władza i nie należy zwracać zbytniej uwagi na to, co mówi opozycja, bo oni są trochę rozdygotani. Okay, no, ta ręka to dlatego, że chciałem włosy poprawić. Troszeczkę na kartę i kampanii bym to jednak może zrzucił jednych i drugich. Wie pan, ale jak przyjeżdżają politycy z sojuszniczego sprawę, kraju jasne. I muszą pójść do własnej ambasady, żeby, że tak powiem, dojść do siebie po głupotach, które wysłuchują od polskich polityków, to może polscy politycy po prostu powinni się nie spotykać z politykami zagranicznymi i nie gadać głupot. Kampania była pewnym powodem, dla którego przespaliśmy parę spraw wołyńskich. Minister Przydacz, który jest odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe u prezydenta Dudy i odpowiedzialny za sprawy wschodnie, kontynuuje te kwestie wschodnie, no kandyduje do Sejmu. I on, ja w pewnym momencie miałem wrażenie, że on więcej czasu spędza w Sieradzu i w okolicach Sieradza niż za granicą, niż w Kijowie, w Waszyngtonie i to, no, to nie mogło się udać. Jeżeli ktoś odpuszcza, jeżeli nie formułuje oczekiwań w stosunku do partnera, jeżeli nie mówi mu czego chce i jak chce, żeby to było zrobione, no to nie można oczekiwać tu sukcesu. To panowie, na koniec trochę w przyszłość wybiegnijmy i kontekst też, żeby złapać wyborów w Stanach Zjednoczonych. Mówił pan, że no, my przegraliśmy Ukrainę tak naprawdę. Nie. Padło chyba takie sformułowanie. To bym nie szedł. Jak to będzie wyglądało za pół roku, za rok? Czy to zależy przede wszystkim od powodzenia ukraińskiej obrony też jeszcze? Wybory w Stanach Zjednoczonych, jaką tutaj mogą odegrać rolę? Ja bym absolutnie powiedział, że przegraliśmy Ukrainę, bo my jako Zachód... No bo nigdy nie wygraliśmy. Tak, natomiast jako Zachód tośmy ją wygrali. W tym znaczeniu, że ona nie wpadła do rosyjskiego koszyka i do rosyjskiej strefy wpływów. W tym znaczeniu to raczej przegraliśmy Białoruś, a nie Ukrainę. Natomiast co będzie dalej? No to wie pan, cytat z psów się kłania, mianowicie jak będzie, tak samo albo lepiej. Jesteśmy bezpieczni, to jest jakby podstawowa sprawa. Jesteśmy częścią NATO i dzisiaj już nie drugiej kategorii, to jest też bardzo istotny element. Natomiast jest jeden element, który, jedno takie wyrażenie modne w Polsce, mianowicie mówi się, że Ukraina walczy za nas. W tym wyrażeniu... Dzisiaj mówił to Rafał Bochenek, rzecznik rządu, w tym studiu rozmawialiśmy, mówił, no właśnie, Ukraina walczy za nas, no za Polskę. No pytałem, czy to nie jest zbyt daleko idące trochę. No i tu mamy pewien problem, bo na w sensie takim moralnym, tak, owszem, walczy za nas. Tylko że w tym wyrażeniu Ukraina walczy za nas zaszyte jest w gruncie rzeczy inne stwierdzenie, mianowicie, że gdyby Ukraina tej wojny nie wygrała, no to my natychmiast stajemy się obiektem agresji. Czyli innymi słowy, ci, którzy to mówią, znaczy oni sobie najprawdopodobniej nie zdają sprawy z tego, co mówią, bo nie spodziewam się, żeby polscy politycy rozumieli znaczenie słów, które wypowiadają. Przepraszam, że tak to brutalnie ujmuję. Brutalnie to. No ale niestety tak jest, że mówią rzeczy na tyle niemądre, że można założyć, że nie wiedzą, co to znaczy. No bo co oni mówią? Oni mówią tyle. My nie jesteśmy częścią Zachodu. Zachód nas nie obroni. To jest ta ulubiona śpiewka też tak zwanych geopolityków. Zdrada Zachodu wisi nad Polską, prawda? Za moment nas sprzedadzą. No nie. Nie tylko nas nie sprzedali, ale i Ukrainy nie sprzedali. Zresztą... To w czasie przeszłym, jeżeli chodzi o tę ulubioną śpiewkę, bo ona... No to niekoniecznie, dlatego że ja teraz słyszę... częściowo zrewidowane zostało. No, ale ja teraz słyszę, że z kolei na pewno Ukraina zostanie zdradzona. Jeżeli Ukraina zawrze pokój na warunkach, które nie będą idealne, to na pewno usłyszy pan, że została zdradzona przez Zachód. Czyli usłyszy pan, że została zdradzona przez tych, dzięki którym w ogóle walczy od półtora roku, bo gdyby nie Zachód, to Ukraina by od półtora roku już nie walczyła, bo by się jej amunicja skończyła. Ale to wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości, no nie wiem, czy wszyscy zresztą, no ale, ale taki wiodący głos to jest właśnie taki, że każde rozmowy, jakikolwiek temat rozmów z Rosją, jakikolwiek temat gdzieś właśnie Ukrainy przy stole negocjacyjnym, to kwitowany jest jako zdrada. Berlin i Paryż namawiają, oni chcą tylko zapomnieli dodać Waszyngton. No tak, no Ukraińcy będą musieli wypracować jakieś rozwiązanie. Będą musieli... ja myślę, że Zełenski do pewnego stopnia antycypuje ten Mińsk 3 i próbuje zrobić tak, żeby on był jak najmniej bolesny dla jego przyszłości politycznej, dla terytoriów, które może utracić. No, a Polska powinna po prostu się przygotować na to, że ma za wschodnią granicą
asertywne państwo, które potrafi jednoznacznie mówić nie, potrafi grać, i państwo, które dopiekło dość ostro, pokonało w wojnie lądowej drugą armię świata. I musimy być gotowi na to, że mamy do czynienia z partnerem, no, który nie jest kimś na łastek tylko, kto wymaga opieki i mówienia o tym, jak bardzo my się na tej Ukrainie znamy. Jesteśmy adwokatem Ukrainy. Też pan porzućmy to, bo to jest retoryka, która doprowadzi nas donikąd. Nawet sługami Ukrainy, ale to oczywiście kontekst też był taki serialu i tak dalej. My nie jesteśmy ani... Za to dostał były rzecznik MSZ, czy teraz już przywrócony chyba, tak? Ani Zełenski nie jest sługą narodu, ani my nie jesteśmy adwokatami Ukrainy, ani Ukraińcy nie walczą za nasze bezpieczeństwo, tylko za swoje. To są sofizmaty, to są fałszywe tezy, które należy porzucić. I prostowali to wszystko w studiu Wieczornego Ekspresu Witold Jurasz z Onetu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Zbigniew Parafianowicz z Dziennika Gazety Prawnej. Bardzo panu dziękuję. Za chwilę Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, no już prawie 3 dekady temu wiceminister obrony narodowej. O sytuacji w polskiej armii zatem porozmawiamy. Dziękuję za tę pierwszą część Wieczornego Ekspresu. Widzimy się za chwilę. Słowa, które kieruję do prezydenta Zełenskiego, który w ostatnim czasie wykonał całkiem niepotrzebne gesty i padły z jego ust zupełnie niewłaściwe słowa. Panie prezydencie, niech pan nie waży się obrażać Polaków. Polacy to dumny naród, wiedzą, kiedy należy pomagać sąsiadom i pomagamy sąsiadom przeciw tej bestialskiej napaści ruskiej. Ale będziemy zawsze bronić naszego interesu i naszego dobrego imienia. Dla mnie to, czemu teraz kilka chwil poświęcę, to jest antykultura i propaganda godna czy warta najgorszych wzorców, na przykład Urbana, który podżegał do śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Mam na myśli tutaj ten paszkwil, ten obrzydliwy obraz, odrażający obraz Polski, polskiego munduru, polskich żołnierzy, polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej, przedstawiony przez panią Holland. Jeszcze raz państwa witam w Wieczornym Ekspresie, szczególnie tych, którzy być może dołączyli w trakcie trwania programu. Kolejny gość w naszym studiu, kolejna rozmowa. Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór. Serdecznie. Panie ministrze, przed chwilą rozmawialiśmy z Witoldem Juraszem, Zbigniewem Parafianowiczem, dziennikarzami zajmującymi się wschodem. No, mocno bardzo krytyczni wobec postawy Polski w tych ostatnich kilkunastu miesiącach. Uważają, że dobrze, że pomagaliśmy Ukrainie, dobrze, że w takim stopniu, tylko że niewiele chcieliśmy w zamian. Czy faktycznie zabrakło jakiejś transakcyjności, jakiegoś namysłu, wykładania wprost na stół swoich oczekiwań? Nie, niczego nie zabrakło, moim zdaniem. My zachowaliśmy się tak, jak się Polacy zachowują, kiedy postępują, kierując się również sercem. No, takim narodem jesteśmy. Co bardzo irytuje, zwłaszcza wszystkich tych, którzy uważają, że trzeba kombinować, spiskować, wykorzystywać różne sytuacje. Otóż ja myślę, że gdybyśmy zachowali się inaczej w tym pierwszym okresie, kiedy Ukraina została napadnięta przez Rosję, to potem mielibyśmy do siebie pretensje, mówiąc, że gdybyśmy tam bardziej się zaangażowali, to... Ale po tym pierwszym okresie to przyszedł kwiecień i Rosja się wycofała z centralnej Ukrainy. Trochę sytuacja jeszcze zmieniła, prawda? To jest kwestia taka, że my mamy pewien problem, jeżeli idzie o Ukrainę zwłaszcza. Zaczynając od pierwszej Rzeczypospolitej i od buntu kozackiego. Tak, my szukamy cały czas rozwiązania, w którym Polacy i Rusini znajdą się wspólnie i będą razem współpracować. No i ci Rusini wtedy w pierwszej Rzeczypospolitej, a później Ukraińcy nie rozumieją, do dziś chyba nie do końca rozumieją, że bez Polski im się nie uda. I próby, znaczy tak, no, Chmielnicki, potem Hadziacz, kiedy proponowaliśmy, że będzie w Rzeczpospolitej obojga narodów trzeci naród, czyli Ruś,
tak, księstwo ruskie. Nie wyszło nic z tego. Oni poszli do Moskala, skutki jak najgorsze. XX wiek, myśleli, że z Niemcami coś ugrają. Tak? W związku z tym byli nacjonaliści przeciwko nam bardzo ostro, no jasne, z Wołyniem, no, i z tymi wszystkimi mordami, które potem. Jak skończyli? Prawda? No, oni, znaczy my wyszliśmy też w sytuacji tej powojennej przecież fatalnie, ale przynajmniej mieliśmy takie i inne, ale jednak państwa, a oni byli Republiką Sowiecką. Ale panie ministrze, jak patrzymy teraz na Ukrainę, na nasze wzajemne relacje, na te polityczne stosunki, tak, Warszawa-Kijów, to ma pan wrażenie, że Ukraina teraz dąży do Europy z pominięciem Polski? Myśli, że taki proces może mieć znaczenie, żeby nas nie ominąć, przeskoczyć? Myślę, że ktoś może i u nich tam, pamiętając tę historię, ja cały czas pytam, Czy w współczesnej Ukrainie będzie kierunek, znaczy więcej Petlury, czy więcej Bandery. No. I już się wydawało, że ten Petlura zaczyna jakby wygrywać w tym myśleniu. No i znowu tutaj patrz... Aż tak, panie ministrze? No w pigułce. Że tutaj widzi pan inspirację jakiejś Banderą? Nie, to znaczy w pigułce widać to, co się stało w Kanadzie. Okej, czyli przypomnijmy, uhonorowany żołnierz Galicji SS, tak? Mnie się burzy zawsze, jak muszę powiedzieć, że żołnierz... W kanadyjskim parlamencie. Że żołnierz Waffen SS, tak? I to jeszcze z takiej formacji, jaką była SS Galicien. Więc no to... Ale tak, to jest pytanie cały czas. To znaczy, czy w elitach ukraińskich zwłaszcza są ludzie, bo moim zdaniem są, którzy widzą, że związki z Polską są z punktu widzenia Ukrainy bardzo korzystne i bardzo potrzebne. No i zobaczymy, jak się to rozwinie. Moim zdaniem my zachowujemy się prawidłowo tak, jak trzeba. Ale panie ministrze, ale co to jest za kategoria, ta kategoria serca, o którym pan mówił? Strasznie ważne. No właśnie, czy w życiu, oczywiście, tak, przyznaję, tak, jest to niezmiernie ważne, tylko że jak chcę komuś pomóc, ktoś mnie prosi, nie wiem, o podwózkę, to ja nie funduję mu taksówki za pieniądze mojej firmy, naginając mocno sytuację, tylko jak chcę pomóc, to daję mu swoje pieniądze. Że serce pokazuje się po prostu ewentualnie swoimi prywatnymi możliwościami, a państwo to nie jest od realizacji naszych interesów? Oczywiście. I w naszym interesie leży... Po pierwsze, żeby Ukraina wygrała wojnę z Rosją, tak, żeby czołgi sobie... Nie, to oczywiście jedno drugiego nie wyklucza, tylko chodzi mi o to, czy w takich właśnie, mówiąc o polityce państwa, czy jest coś takiego jak kategoria w ogóle serca, dobroci i tak dalej? Tak, czy, tak. Ja jestem, tylko i wyłącznie... ja jestem, powiedziałbym tak, może nie będę zrozumiany, bo współcześnie żyjemy w czasach, kiedy się wydaje... Romantycznie, że... tak, pan minister? No nie, to nie jest romantyczne wcale. To jest strasznie pragmatyczne, bo to jest polskie. My uprawiamy politykę w Polsce jako Polacy. W Polsce to są różne nurty myślenia. No jest romantyzm, jest pozytywizm. Nie. Ja jestem zwolennikiem zasady, którą sformułował kiedyś Józef Piłsudski. On powiedział, że Polak i polityk powinny być romantykiem celów, pragmatykiem środków. Mhm. No i następna kwestia, to znaczy tak, proszę zwrócić uwagę, do czego my się odwołujemy, z czego jesteśmy dumni w naszej historii. Kiedy wykonujemy właśnie takie zdarzenie, jak chociażby tę pomoc ostatnią, jako naród, który udzieliliśmy Ukrainie. My jesteśmy z tego dumni i mamy prawo być z tego dumni. Świat nas też chwalił, tak? Chwalił, oczywiście. No, co pewien czas możemy być tak zwanym sumieniem narodu, czy... Aha. No, ale to nieważne. Mieliśmy o armii rozmawiać. Tak, dzisiaj. Tak. No. I właśnie chciałem przejść do tego tematu, panie ministrze, bo jeżeli chodzi o naszą armię, to my się na potęgę zbroimy teraz, bo środki są przeznaczane potężne właśnie na naszą obronność. To jest ponad 4% produktu krajowego brutto. Jeszcze niedawno to było 1,5%, potem do 2% i teraz szybko kolejne bariery zostały przekroczone. W 96 roku. Te półtora, tak? W 96 roku, kiedy byłem jednym z tych, którzy tworzyli akcję Wyborczą Solidarność, to ja w tej akcji Wyborczą Solidarność zorganizowałem zespół
taki zadaniowy do spraw bezpieczeństwa i my przygotowaliśmy program dla AWS-u w zakresie bezpieczeństwa i wśród tego tam różnych rzeczy, które były zapisane, było 3% PKB na obronę. Okej, no to wtedy to było faktycznie awangardowe dość. Tak, ale no później powiedziałbym AWS zrobił koalicję z Unią Wolności. Okazało się, że ja już nie będę ministrem obrony, tylko pierwszym zastępcą ministra. Ministrowie byli z Unii Wolności. No, powiedziałbym, nie układały nam się współpraca. W związku z tym te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, co było wpisane do umowy nawet koalicyjnej. To był pierwszy minister obrony, Janusz Noszkiewicz? Noszkiewicz, tak. A później przyszedł Bronek Komorowski, ale było jeszcze gorzej. Tak. Chociaż on niby formalnie był też z AWS-u, bo on był z tych konserwatystów. No w każdym razie, wracając do tego, otóż w tej chwili mamy sytuację następującą. To, panie ministrze, to ja tylko dokończę pytanie, tak. Bo właśnie zbroimy się na potęgę, to jest punkt wyjścia. Tak. Mamy mieć 300-tysięczną armię. Tak. Czy zdaniem pana ministra to są jakieś trochę już sny przesadzone, nie do zrealizowania, czy kraj, który miał być 40-milionowy, ale takim się już chyba nigdy nie stanie, bo jak patrzymy na to, jak się demograficznie rozwijamy, to nie wygląda najlepiej. Czy my będziemy w stanie po prostu 300-tysięczną armię kiedykolwiek mieć, panie ministrze? Będziemy mieli, jeżeli będziemy konsekwentnie pracowali, dlatego że biorąc pod uwagę wielkość, potencjał ludzki Polski, to w zupełności jesteśmy w stanie taką armię sformować. Jakkolwiek jest, to będzie to bardzo trudne. Razem z WOT-em 300 tysięcy. Tak, no ale WOT-o też jest wojsko. Jasne. Tak. Także to jest też część sił zbrojnych. W każdym razie, natomiast jest rzecz taka, jak trudno, powiedziałbym, idą takich projektów, ale na pierwsze miejsce jest potrzeba. Czy to jest potrzebne? No właśnie, to też jest kluczowe pytanie. Tak, więc sytuacja nasza, jeżeli spojrzymy na to od strony geostrategicznej, zmieniła się o tyle, że o ile przedtem to musieliśmy martwić się o bezpieczeństwo naszych granic, a więc nasze siły zbrojne powinny być przygotowane, a nie były niestety, żeby móc skutecznie bronić nas. No do ostatniej granic. Dyskusji pan minister nawiązuje teraz, to poruszymy ten wątek jeszcze. To teraz sytuacja o tyle się zmieniła, że my jako ten główny element flanki wschodniej NATO będziemy musieli coraz więcej zadań podejmować, jeżeli idzie o cały region. I do tego jest taka duża armia bardzo potrzebna. Państwa nadbałtyckie bardzo na to liczą. Tak? Już pojawiały się ze strony Stanów Amerykańskiej takie supozycje, że bezpieczeństwo Nadbałtyki, jak mówią Ruscy, no to jest zadanie dla Polaków. Bo to są państewka małe jednak, nie patrzeć przy całej sympatii, one to ludnościowo są bardziej skromne. Powiedziałbym tak, a to jest element NATO. No i biorąc pod uwagę wobec tego cały region nazywany dawniej tak zwanym Międzymorzem, to jest właśnie ten region, w którym my będziemy musieli, jeżeli wszystko będzie szło tak, jak się wydaje, mieć siłę zbrojną, która będzie gwarantowała bezpieczeństwo w tym regionie. I do tego jest armia niezbędnie potrzebna i dlatego potrzebnie jest więcej środków ofensywnych, niż przedtem się to wydawało. Panie ministrze, jak patrzymy na tempo, w jakim to się dzieje, ono jest bardzo znaczące. Kupujemy chociażby od Koreańczyków, dlatego że oni już teraz mają ten sprzęt do przekazania. To był jeden z głównych argumentów, dlaczego od nich właśnie kupiliśmy. Niemcy powiedzieli nam, że 10 czołgów rocznie mogą nam podawać. No tak, ale panie ministrze, czy na pewno jest potrzeba, żeby robić to tak szybko, biorąc pod uwagę to, jak znacząco osłabiony został. Nie osłabił się sam, tylko został osłabiony rosyjski potencjał. Przez Ukrainę, także przez nasz sprzęt przecież, którego masę wysłaliśmy na tę Ukrainę. To w jakiejś perspektywie kilkuletniej Rosja mogłaby myśleć o tym, żeby zaatakować kraj NATO? Wojnie takiej, jaką obserwujemy na Ukrainie, decyduje nie tyle nowoczesność uzbrojenia, ile jego ilość. Mhm. Otóż Rosjanie ciągle tych skorup różnych mają, więc niebezpieczeństwo, że oni mogą to zgromadzić, wyposażyć, wysłać na front, ciągle istnieje. No ale wyszkolony żołnierz to też jeszcze oczywiście. Nie jest... No na szczęście. To kwestia, nie wiem, miesięcy, żeby jakiegoś świetnego artylerzysta mieć. Tak, to znaczy mnie się wydaje, ja uważam tak, że jeżeli Ukraina by przegrała, nie daj Panie Boże,
Czarny scenariusz. No to dla nas, to my mamy 5-6 lat, zanim nie spotkamy się ze strony rosyjskiej znowu z zagrożeniem. Jeżeli wygra Ukraina, czyli no ta wojna się jakoś skończy w takiej sytuacji, że Ukraina nie zostanie podporządkowana, to będziemy mieli około 10 lat, moim zdaniem, żeby tę naszą siłę zbudować. No i w związku z tym ja się nie dziwię. To znaczy ja myślę, że wojskowi, którzy trochę się na tym znają, a jak znam, powiedziałbym, te wyższe dowództwo nasze, to tam jest trochę bardzo rozsądnych, dobrze myślących ludzi. Znaczy doszło do wniosku nasze dowództwo, że no trzeba jak najszybciej, że tak powiem, to ten sprzęt zgromadzić i to wojsko budować. Ale panie mistrze, czyli pan tak czy tak, mówię o tych scenariuszach tak, dotyczących funkcjonalne. Ukrainy, to spodziewasz pan rosyjskiej agresji, tylko kwestia za ile lat? Za 5 albo za 10? Tak jest niestety możliwe. Tak, pamiętamy czasy po tym, jak się Sojuz rozpadł. I wtedy były takie przekonanie, że to się nie podniesie, że nie ma żadnego zagrożenia. Tak? No, byli tacy jak tutaj siedzący, którzy mówili, że uwaga, tak, to wkrótce nie, oni znowu ruszą, ale nie traktowano tego poważnie. Tak? W ciągu najbliższych co najmniej 30 lat wojny miało żadnej nie być i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj już podobnie widzimy osłabienie. Czeczenia zmieniła to postrzeganie, to jak Rosja zachowała się w stosunku do... Znaczy nie, kwestia jest taka. W tej wojnie domowej? Rosja ma ciągle duże możliwości materialne. Rosja ma kłopot, żeby te możliwości właściwie skonfigurować, żeby to przekształcić w jakiś ośrodek siły. Ale masą ona zawsze działa. Ona nie działa tą finezją, którą mają kraje Zachodu. Na przykład jeżeli idzie o uzbrojenie. Więc ta groźba tam cały czas istnieje. No ja liczę na to, że w wyniku nieudanej wojny na Ukrainie załamie się ten system rosyjski tak bardzo, że będziemy mieli następny rozpad, tym razem już Federacji Rosyjskiej, jakieś mniejsze organizmy państwowe i ten imperializm się ze strony tej wschodniej skończy, ale no, znaczy mam taką nadzieję, ale pewności żadnej nie ma. Panie ministrze, a czym jest zwycięstwo Rosji, a czym jest zwycięstwo Ukrainy? Jak pan minister rozumie te dwa terminy? Zwycięstwo Rosji to jest podporządkowanie pełne Ukrainy, niekoniecznie zajęcie całego terytorium. Polityczne podporządkowanie przynajmniej? Tak. Bo to czyli rząd prorosyjski, majątkowy, który jest w Kijowie i tak dalej. Oni zresztą chyba mieli taką sugestię. No stąd komandosi od razu, tak? Proponując nam, żebyśmy sobie Lwów odebrali, prawda, i tak dalej. To chyba Żyrinowski, nieżyjący, już opowiadał o tym, tak, że się tu podzielimy. Tak, i Polska sobie weźmie. Mówił też o tym Radosław Sikorski. No właśnie, tak. No, że tak, tego miała dotyczyć tak. Słynna rozmowa tak. Donald Tusk, Władimir Putin, w którym w 2009 roku, tak? Bo tak, to była II wojny światowej na Sopockim Molu. Tak? Że w Moskwie był taki pomysł. Tak? Na szczęście myśmy z tego pomysłu nie skorzystali. I w związku z tym, mówię, zwycięstwo Rosji to jest sytuacja, w której ona kontroluje Kijów, ma rząd i tak dalej, majonetkowy. A zwycięstwo Ukrainy? A zwycięstwo Ukrainy to wypchnięcie Rosjan z terytorium Ukrainy. Ale tego z 2014 roku? Tak, w całości. Łącznie z Krymem. A to nie jest tak, panie ministrze, że dzisiaj to wydaje się już po prostu mało realne. Może Ukraina powinna jakoś, jeżeli ten plan A, ten najlepszy, wydaje się trudny do zrealizowania, ofensywa, która rozpoczęła się w czerwcu, no, pożądanych efektów nie przyniosła, to może należałoby jakoś ograniczyć trochę swoje ambicje. Nie, ja nie mówię o żadnych ambicjach. Ja mówię o tym, jaka będzie logika, powiedziałbym, tej sytuacji. Mianowicie, widzi pan, to jest zawsze tak, że jak się dzieją jakieś takie mocne zdarzenia, a w tej chwili obrona rosyjska przed ofensywą ukraińską wydaje się być dość silna, no to my wyciągamy daleko idące wnioski z tego, sądząc, że tak będzie, że to no, nie udaje się tak dalej. Otóż niedobrze może się okazać za miesiąc. Otóż ja uważam, że w tej chwili, jeżeli chodzi o sytuację na froncie ukraińsko-rosyjskim, to mamy stan taki, który się określa w sztuce wojennej jako kryzys bitwy. W którymś momencie w bitwie strony, które ze sobą się zderzają,
A mają mniej więcej porównywalne te siły, kiedy się zderzają, tak? Następuje jakby moment psychiczny. Która strona wytrzyma? Ta, która wytrzyma, wygrywa. I to niekoniecznie musi być ta strona silniejsza, bo jest kwestia taka, że nawet po stronie ukraińskiej silniejszy jest niewątpliwie morale wojska. Tak? Po stronie rosyjskiej ani nie wiadomo o co, no co, żeby palka zabrać Ukraińcowi, o co oni walczą. Więc mówię o soldatach oczywiście, jasne, nie mówię o dowództwie. Dowództwo, jeżeli spojrzymy na dwie strony z kolei, to tak, ukraińskie dowództwo moim zdaniem wie, co robi. Ja mam zaufanie do tych wyższych dowódców ukraińskich, ponieważ oni w tej wojnie wykazali się naprawdę dużymi zdolnościami, również jeżeli idzie o sztukę operacyjną. No tylko, że panie ministrze, tego zaufania nie ma chyba prezydent już do MON-u chociażby, bo tam przecież potężne zmiany miały miejsce. No tak, to z panem prezydentem to jest kłopot pewien, tak? Ja nie wiem, co mu się tam w głowie robi. Tak. Ale przetasowania są faktem, prawda? Tak. Tak, tak. No być może one były konieczne. Tam zdaje się ministrem obrony został Tatar Krymski, więc zobaczymy, jakie to będzie. Czyli w każdym razie, panie ministrze, teraz gdzieś może to być taki kulminacyjny moment, jeżeli chodzi o tę próbę sił. Tak. I albo w jedną, albo w drugą stronę ta ofensywa albo się ostatecznie zatrzyma, albo przełamie tę obronę. Ja sądzę, że tak. Jest ten kryzys. A czasowa jakaś perspektywa pana zdaniem? Ja myślę, że ten rok cały czas. Ja nawet sądziłem po pierwsze, że ta ofensywa, kontrofensywa ukraińska ruszy wcześniej i myślałem o tym i mówiłem, że około lata powinno się to zakończyć wszystko, no ale widać, że oni po pierwsze ruszyli później. No to związane było z zasobami sprzętu przecież. Tak, tak. Znaczy te właśnie to co mówili Ukraińcy, tak, że za mało, że prędzej, że więcej dajcie. Zachód, jak wiadomo, jak to zawsze w demokracji, tak, z trudem podejmuje decyzje, a potem jeszcze większy trudem je realizuje. Więc to jest jakby element, który trzeba brać to pod uwagę. Ale generalnie moim zdaniem wszystko idzie w miarę przyzwoicie i nasza pozycja będzie rosnąca. My jesteśmy w sytuacji naprawdę ośrodka siły, który rośnie. No tylko, panie ministrze, nie wiem skąd aż tyle optymizmu. Nie optymizm. Panu po ostatnich wydarzeniach, jeżeli chodzi o pozycję Polski, to my przecież to oberwaliśmy panie redaktorze, po głowie ostro. Ja jestem strasznym realistą, trzymającym się ziemi i opowiem panu, bo już trochę lat żyję. W 85 roku, 1985 roku. No tak, teraz już trzeba mówić. Tak. Pisałem tekst, wtedy zakładaliśmy... 38 lat temu. Tak, po wyjściu z więzienia zakładaliśmy Polską Partię Niepodległościową, taką organizację. Pisałem program dla tej organizacji. I napisałem wśród różnych rzeczy, że Polska oczywiście odzyska niepodległość i że będzie w NATO. I pokazałem ten tekst Jackowi Kuroniowi. On to przeczytał i mówi, ty się popukaj w łeb, tak? Ty módl się, żeby Gorbaczow się utrzymał, bo wtedy może uda się jakoś demokratyzację w tym tutaj zrobić. No tak. Jaka Polska niepodległa? Kto się na to zgodzi? W 99 roku, jako sekretarz stanu Ministerstwa Obrony Narodowej, stałem w Brukseli przed kwaterą główną, gdzie wciągano na maszt flagę Polski. To dopiero musiał być piękny moment, prawda? Tak, tak. Ja w ogóle powiedziałbym tak. Ja jestem szczęściarz. Jak zaczynaliśmy... No tego panu nikt nie zabierze, na pewno. Jak zaczynaliśmy działalność, jak decydowałem się na działalność niepodległościową, ja wcale nie musiałem tego robić. Ja w to świadomie szedłem. To ludzie mądrzy mówili, daj sobie spokój, bo cię zabiją. Nie macie szans. Jakie szanse? Dywizje sowieckie. Ja mieszkałem przez dłuższy czas w Legnicy. Ten wspomniany Gorbaczow, panie ministrze. No myślę, że to jemu też sporo zawdzięczamy, że sprawy się trochę spod kontroli wymknęły. Nie jemu zawdzięczamy. Zawdzięczamy to kryzysowi, w jaki Sojusz się władował, a musiał. Ponieważ gospodarka, ideologia, to wszystko razem. Plus Afganistan jeszcze. Plus Afganistan był wspaniałym właśnie tutaj elementem. I Gorbaczow miał uratować imperium. No, no ale... Nie, właśnie mówisz, że się wymknęło spod kontroli. Tak, te wszystkie jego... Moja żona, jak ją... Zainicjowane przez niego procesy po prostu poszły tak daleko, bo nie myślał, że... aresztowali, internowali, przepraszam, 13 grudnia. Ja wtedy siedziałem w więzieniu, nie wiedziałem, że mi żonę zamknęli. No i bezpieka ją zamknęła. Ona tam
I to było w Lesznie. I opowiadała mi, przesłuchanie zrobili jej od razu na bezpiece. I zażartował sobie pan Ubek, mówiąc, że tutaj się nic nie zmieni, że nam, państwu to czeka tylko wegetacja albo emigracja, tak? Bo mówi, my tutaj zmieniamy dekoracje, a teatr cały czas jest ten sam. No to wtedy moja żona powiedziała mu, proszę pana, jest taki satyryk Brudziński, nie mylić z obecnym politykiem Brudzińskim, to inni panowie, który pisał taką fraszkę. W czasie zmiany dekoracji rozwalili teatr. I wy właśnie rozwalacie. No, Ubek się zaśmiał, no, a potem skończyło się, jak wiadomo. Wyszło jednak na tak, autora także, tej fraszki. Także spokojnie. Panie ministrze, ale jeszcze, jeżeli chodzi o polską armię, tak, i tę dyskusję, o której tak napomknęliśmy, która kilka dni temu w zasadzie się przetoczyła, zainicjował ją minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, do niedawna jeszcze wicepremier, ale od jakiegoś czasu już tylko minister. W każdym razie ujawnił dokumenty z 2011 roku, zgodnie z którymi nasza linia obrony przede wszystkim miała opierać się na Wiśle. Tak, to padły argumenty drugiej strony, między innymi były szef BBN-u, generał Koziej, tłumaczył, że to tylko jeden z kolejnych planów i nie plan A na pewno, tylko plan A, jakiś plan, na wypadek. Tak. I że część z tych dokumentów, no, prace trwały od lat nad tymi dokumentami. Podpis świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego też był pod tymi dokumentami. Niech Stanisław takich rzeczy nie opowiada. Rozumiem, że panowie są na ty, prawda? Tak, tak, tak się składało. Ja z różnymi wojskowymi jestem na ty, ponieważ no, przez różną współpracę i tak dalej, tak się to poukładało. Tak, ja powiedziałem, że szef BBN-u, ale to oczywiście generał Stanisław Kościół. Generał Stanisław Kościół, tak. Więc mianowicie nie wiem, jakie, kto opracowywał jakie plany, tak, nie wiem, jakiej obrony. Ale zawsze jest tak, zapytaj, jakimi dysponujesz środkami i jakie zadanie możesz wykonywać. Otóż jakie środki sztab generalny, który opracowywał tam tę koncepcję obrony, dostał wtedy, kiedy miał tę obronę przygotować? Trzy dywizje? Aha. Więc żeby nie wiem, jak to kombinować, to nie uda się innego planu stworzyć, jak taki, że tak, wycofać się i czekać na pomoc, tak? I czekać, nie daj Panie Boże. No czy, nie, no to nie w górę, tylko na zachód. Wtedy na zachód nie było co nawet, dlatego że na przykład... Byliśmy w NATO przecież. No tak, byliśmy w NATO, ale pamiętajmy, że ktoś tak dobrze poinformowany jak generał, przepraszam, jak profesor George Friedman. Jest taki. Jest. Tak. On wtedy zapytany mówi tak, no oczywiście, że dostaniecie pomoc, ale zanim ta pomoc nadejdzie, to muszą co najmniej 3 miesiące, żeby się udało to wszystko zgromadzić. Ale to zmieniło się też, panie ministrze, sporo teraz, jeżeli chodzi tak, o ale, NATO. Tak, ale wtedy, kiedy te plany... I tak dalej, kiedy to wszystko plany, działa szpica inaczej. Ale ja mówię o okresie, kiedy te plany opracowywano. Więc jakie można było plany opracować, jeżeli powiedzmy ci, którzy te plany konstruowali, wiedzieli, że mają 3 dywizje i 3 miesiące. Okej, ale to doszliśmy, no, panie ministrze, do tego, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości, czyli lata 2005-2007, nie było inaczej. Ale oczywiście. I powiem panu dlaczego. To dlaczego teraz wytyka Prawo i Sprawiedliwość minister Błaszczak dlatego, że, to Platformie Obywatelskiej? Dlatego, że jest w lepszej sytuacji, ponieważ jednak coś robi. Dzisiaj. Dzisiaj robi coś, tak. I te procesy, pamiętajmy tak, że jeżeli idzie na przykład o zakupy uzbrojenia, tak, to nie jest tak, że przechodzi się do sklepiku i się kupuje. No trzeba, w Korei trochę tak to działa, tam no, tak szybko. No tak, ale to trzeba rozpocząć. Kredyty nawet dają. Trzeba rozpocząć to wystarczająco wcześniej, to trwa. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie mamy mocy produkcyjnej na przykład w przemyśle, to byśmy nie wiem, jak się starali, no to tego sprzętu nie wyprodukujemy. Tak? Przed wojną produkowaliśmy świetne działka przeciwlotnicze. Musieliśmy jakąś część sprzedawać do Anglii, bo za jedno sprzedane działko do Anglii mieliśmy pieniądze na 2 działka dla Wojska Polskiego. Także to są takie rzeczy, żeby było wiadomo. Jasne. Proces uzbrojenia modernizacji... Widzi pan tę wielką winę rządów Platformy, czy nie? Widzę. To na czym ona polega, jeżeli ona Prawo polega i Sprawiedliwość tym, parę lat wcześniej robiło to samo? Ona polega na tym, że ludzie, którzy odpowiadali za obronę i za stan armii, przyjęli jako założenie, że wojny nie będzie. I że jedyne, do czego siły zbrojne potrzebujemy, to są jakieś misje zagraniczne.
w gruncie rzeczy. W związku z tym niepotrzebna jest armia z poboru. No bo ostatnie dwie dekady to oczywiście Irak, Afganistan. A co to znaczy, że nie ma poboru? To znaczy, nie szkolimy rezerw. To znaczy, że na wypadek mobilizacji, kiedy wybucha wojna, my nie mamy kogo, żeby go powołać pod broń, do broni. Bo ci ludzie nie będą przeszkoleni. Pobór nie polega na tym, że biedacy idą w kamasze i cierpią tam, prawda? Ja 2 lata służyłem w wojsku, żeby nie o wolność. Gdyby ktoś pytał, tak, to ja 2 lata odsłużyłem i byłem dowódcą drużyny i powiedziałbym, wiem jak do dziś, jak się zakłada ONUCE i wiem jak się oddycha przez sowiecką maskę przeciwgazową. Nikomu nie polecam. W dzieciństwie bawiłem się tą sowiecką maską. No to jest to potworne, wie pan, jak człowiek na poligonie musiał w tym, to powiem, operować. I tak w ramach obrony cywilnej w domu taka była. No ale to jakby drobiazg. Natomiast kwestia jest przeszkolenia wojskowego. Tak? Obywatele muszą być przeszkoleni. A to się nie dzieje ciągle. A to się nie dzieje. No próbują, bo strach jest, tak jak polityk wstanie i powie, przywracamy... Ale lepszego momentu nie będzie, panie ministrze, do obowiązkowej służby wojskowej, nie wiem, rocznej, tylko jakiegoś minimalnego przeszkolenia, tam nie wiem, tak, no, kilku tygodni... W czasach, jak byłem w MON-ie, to 96-2001, to my wtedy, ja wtedy przygotowałem, przepraszam. 6, 96 czy 7? 97, tak, 2001. To ja przepraszam, że mówię o sobie, ale no niestety ja to robiłem, to co mam powiedzieć. To przygotowałem wtedy również system budowy wojsk terytorialnych. I założenie było w tym systemie takie, my przygotowaliśmy również rozwiązania ustrojowe. Miała być ustawa wtedy o powszechnym obowiązku obrony zmieniona, że żołnierz, że poborowy może wybrać, czy idzie na 12 miesięcy tam do wojsk operacyjnych, służy i przechodzi do rezerwy, czy idzie na 3 miesiące w ramach obrony terytorialnej, a te pozostałe miesiące są rozpisane na szkolenia okresowe. Okej. Okay. Tak? No tam, nie wiem, 10 lat. Tak. I w ten sposób tworzymy strukturę, która powoduje, że szkolimy ludzi. Czyli co, teraz młodzi Polacy, tak to młodzi, nie chodzi o Polaków, nie wiem, w moim wieku już nawet, tak? Tylko takich 20-latków, 30-latków, to zdaniem pana ministra masowo powinni być na jakimś kilkumiesięcznym przeszkoleniu? Oczywiście. Chociażby rozłożonym w czasie, można, tak? Można to na różny sposób zrobić, ale niestety tego nie da się zrobić w taki sposób, że powiedziałbym, no ktoś siedząc przy komputerze nauczy się posługiwaniem się broni. No. Wie pan, ale też armia, teraz komponent cyberbezpieczeństwa, to siedzenie przy komputerze, sterowanie dronami, to jest wszystko bardzo ważne, istotne, ja nie prawda? Mówię, że nie tego, ale w ostateczności co decyduje, jasne, pan zobaczy wojnę na Ukrainie. Potrzebni są ci żołnierze, tak? Armia, artyleria, samoloty. No. I ten, który jest, wypełnia okopy i idzie do ataku. Dronami się tego nie załatwi, nawet jeżeli one celnie trafiają. Panie ministrze, to na koniec jeszcze jedno pytanie, bo zadajemy je w sądzie naszym widzom. Czy Niemcy odpowiadają za kryzys w relacjach Polski i Ukrainy? Oczywiście. Nasi widzowie 50-50 siły się tak rozłożyła, zdaniem pana ministra? Oczywiście, że odpowiadają. I odpowiadają z bardzo prostego powodu. Ponieważ niemiecka koncepcja polityki jest taka, że Niemcy powinny dominować, decydować i układać, powiedzmy, relacje wszystkie w Europie i Europy z zewnątrz, a z zewnątrz partnerem jest Rosja. I w ramach tej koncepcji, tego pomysłu, Polska, która tak, jest blisko związana z Stanami Zjednoczonymi, Polska, która buduje swoją siłę, no jest zgrzytem, jest niepotrzebna. Tu no albo Polska być... jest po prostu gdzieś elementem tak trwałym tego sojuszu, że Niemcy o Rosji czasami mówią sąsiad, przecież tam się tak czasami o Rosji mówi. Może nie dlatego, że Polska jest zgrzytem, tylko dlatego, że Polska no gdzieś jest przyjmowane to, że jest no jednym organizmem wręcz w ramach Polska Unii Europejskiej. Jest, powiedziałbym... Tak staram się widzieć wodę w tej szklance. Rozumiem, no to podziwiam pana. Tylko, że ona może bardziej jest taka jak moja. Raczej niż pan ta, tak. Moje ja jeszcze nie ruszyłem, więc nie wiem, ale raczej to jest taka sytuacja jak jest w pańskiej szklance, nie w mojej.
Więc no tutaj jest zasadnicza rozbieżność koncepcji politycznych. Aha. To nie jest kwestia taka, że my sobie nawzajem coś przykrego powiemy, czy tak dalej. Tylko po prostu Berlin ma inną koncepcję polityczną i inaczej wyobraża sobie ten swój interes. Przecież oni serio doszli do wniosku, że pomysł, który zgłasza niejaki Putin, tej wspólnoty geopolitycznej od Władywostoku do Lizbony, że to jest dobry projekt, że można go realizować, tak? No, no a tutaj w tym miejscu są Stany Zjednoczone, nie pyciom, tak? One przeszkadzają. No, teraz no. Niektórzy mówią też o zbliżeniu coraz większym Waszyngtonu i Berlina. Znaczy, no to proszę, bo jest sytuacja taka, że w polityce, powiedziałbym, jak jakaś koncepcja nie wychodzi, to, no to szuka się jakichś innych rozwiązań. Tak, kombinują chłopcy, prawda? Wydaje się, że kombinują teraz chłopcy i w Berlinie. A czy właśnie my za mało nie kombinujemy, panie ministrze? Czy... My nie musimy. Moim zdaniem my postępujemy tak, jak należy. Postępujemy zgodnie, powiedziałbym tak, z naszym interesem. I co więcej, naprawdę Polska rośnie w siłę. Więcej optymizmu i więcej wiary w siebie. Ja tak naprawdę go też mam dużo, panie ministrze, bo ja wiem, to jest taki plus, jak obejrzymy się za siebie na te 3 dekady, spojrzymy to tak. Miejsce, w którym jesteśmy. Kto by nie rządził, to jednak czy idziemy szybciej, czy wolniej, ale na szczęście lepiej, w dobrym kierunku cały lepiej czas. Lepiej szybciej zawsze. Nie no, oczywiście, lepiej szybciej, ale dobrze, że cały czas szliśmy w tym samym kierunku, tak. Jednak mimo wszystko, tak. Prawda? Że... To znaczy, no jednak te historie, ja wiem, że są tacy, którzy twierdzą, że reset to jest pisowska propaganda, ale radziłbym brać... Po części to był faktem, ale radziłbym brać poważnie to. Tylko, że on wpisywał się gdzieś w międzynarodową politykę i Waszyngton... Nie, wpisywał się w politykę niemiecką dokładnie. No, a Obama, panie ministrze. Obama to była próba, która oczywiście się nie skończyła tym, że Amerykanie się pojawili w Polsce, tak? No przecież jak Rosjanie potraktowali reset Obamy i co, w jaki sposób Putin przyjmował prezydenta Stanów Zjednoczonych w Petersburgu. Niech pan zajrzy to, jak muszę to wypadło. Otwierzyć. Coś potwornego, potraktował go strasznie. Pernoga, więc no, przywódca wielkiego mocarstwa, największego, potraktowany jako taki, który czeka. No, Angela Merkel szczuł psem w końcu. No właśnie. No Angela Merkel, to, Niemiec ma respekt przed Ruskiem, więc zawsze będzie grzeczny. Jankes, Amerykanie nie. Więc no to są rzeczy zrozumiałe, że w którymś momencie Polska pod rządami niestety obecnie aspirujący do objęcia władzy wpisywała się świetnie w politykę, w kierunek polityki niemieckiej. I Berlin chciałby, żeby tak znowu było, no. A mówił to, zakończymy już na tym, panie ministrze, na tej myśli. Mówił to, nie wiadomo po co, drodzy państwo. Nie, no tak. Panie ministrze, bardzo wiadomo po co. Myślę, że tysiące osób już oglądają ten program, a jeszcze dziesiątki albo i więcej tysięcy. Głupio powiem na koniec. Słowa pana ministra. Bardzo pana kocham, ministra wierzę, że Polska osiągnie naprawdę swoją siłę i będziemy naprawdę ważnym podmiotem na arenie międzynarodowej. Tak się stanie, proszę państwa. Może nawet doczekam. To pozostaje mi tylko przyklasnąć i trzymać kciuki, żeby tak dokładnie się stało, nie inaczej. Romuald Szeremietiew, jeszcze dziękuję raz bardzo. Przypomnę, był wiceminister obrony narodowej, był gościem Wieczornego Ekspresu. Ja nazywam się Jacek Prusinowski i bardzo państwu dziękuję za uwagę. Życzę miłego wieczoru. Zapraszam jeszcze na jutrzejszy Wieczorny Ekspres w imieniu Huberta Biskupskiego. Oczywiście o 18:00, czy chwilę po 18:00 rozpocznie się ten program. Dobrego wieczoru, do zobaczenia.